Dobra, odpalam nagrywanie do Ligi LOL. Aż support, kogo obchodzi ten trollpik? Wracając. To mała różnica jest przecież, może dla ciebie. Ta mała różnica jest pomiędzy HD i Full HD, przy okazji nagrywając równocześnie. I też w innej rozdzielczości. Ta mała różnica, bardzo mała. Sorry mordo, ale nie masz racji. Shodin, na kim może być dobry Shodin jeszcze? Ezreal będzie fantastyczny, jestem święcie przekonany, że na razie będzie dobry. Shodin z Bazin. Na Kane'ie może? Kane lubi ability haste i ładuje w ciągle wada itemy. Na Kane'ie może być bardzo dobre. Nocturne bardziej chce ulta, więc nie. Riven, na Riven będzie fantastyczny, na Ginie ma potencjał. Caitlyn nie. AD Twisted Fate? Jak mówiłem, wystarczy kupić 3 itemy pod kryta, a potem możecie cokolwiek innego. Można Shodina dla większej wytrzymałości i dużo większego ability haste'u. Żeby jeszcze częściej spamować swoim bu. Ale to tylko dla WoW w sumie, więc pewnie nie, wątpię. Darius idzie bardziej pod tanka, więc nie. Asasyni, w sumie chyba dla każdego asasyna to będzie dobre, jeżeli będziesz chciał więcej wytrzymałości. Co jeszcze? Vi raczej... Vi może? Nie, raczej nie, wątpię. Yon, jego Q i Q Yasuo skaluje się nie z ability highsem, ale attack speedem, więc nie. A sprawdzałeś? Nie, mam podstawowe pojęcie, jak to działa. Ponieważ nieraz robiłem to w swoim życiu. Kiedy nagrywałem, kiedy streamowałem. Widziałem różnicę w zmianach. Pomiędzy pojedynczymi rzeczami, pomiędzy nagrywaniem, pomiędzy streamowaniem. A teraz mówisz o dwóch rzeczach naraz. Nie ma opcji, nawet nie będę próbować, nie ma sensu. W sensie, wiem co się stanie, jeżeli wsadzę mokrego kutasa do kontaktu. Nie muszę próbować, żeby wiedzieć co się stanie, wiem co się stanie. Po prostu z niektórymi rzeczami wiesz co się stanie. Nagraj się może być dobry Shodin, nie? Nagraj się może być chyba dobry. Pantheon? Yes. Prawie każdy assassin praktycznie. Udyr raczej wątpię, bo on bardziej w tanka. Od biedy może Wukong? Ludzie lubią robić Yorika pod AD, więc może na Yoriku. A jest potencjał na te itemy. Najmniejszy potencjał ma Road of Ages z tych wymienionych itemów, mam wrażenie. Jak było z tym kontaktem? Nie muszę spróbować, żeby wiedzieć. Możesz samemu spróbować, ale nie polecam. Dobra, możemy grać. Coś się może złego stać, let's go. A mid i top, tak jak mówiłem. Let's go. Gramy na chillercy totalnej. Jest pre-season. Nie obchodzi nas nic. Jeżeli blind pikuje jako first pick, lecimy Riven. Jak było z tym kontaktem, kolega pyta? Jak kolega pyta o kontakt, to pewnie chodzi o Gimpera. Kamros, czy masz kontakt z Gimperem? Nie, ten kontakt jest zajęty. No dobra. O, ja mam dalej platynę, czyli nie zresetowało nam rangi. Whatever. Popraw mnie, jeśli się mylę, OBS poprawił wydolność względem w przyszłości. Zajebiście. I? Mi potrafi gra zlagować czasami, kiedy streamuję w tej rozdzielczości. Ja nie mam najnowszego komputera. A przeskok między HD a Full HD jest... Nie, chwila, nie. Pomiędzy Full HD a 4K, pojebałem się rozdzielczości, jest ogromny. Nawet przy poprawionej wydajności. Poza tym dla większość ludzi nawet nie odczuje zmian na Full HD. Kamus, według ciebie jakaś pozycja jest najlepsza na szybki climb? Mordo, wszystkie linie zostały zmiany. Doszły nowe itemy. Nikt nie wie. Ale, jeżeli chcesz mieć najszybszy climb, graj supportem. Ponieważ gracze supportów są niedojebani umysłowo. W większości, nie wszyscy.
Jedyną różnicą są moi widzowie, ponieważ oni są na tyle inteligentni, że są tym wyjątkiem. Ale każdy inny support jest zjebany umysłowo i emocjonalnie. I to jest fakt. Ponieważ support wymaga najmniej umiejętności, żeby się dobrze sprawdzać na swojej roli, a przy okazji ma ogromne pole do popisu, pomimo posiadania jak najmniejszej wiedzy na temat mechanik. Plus ogromna ilość supportów jest strasznie niestabilna emocjonalnie. Decyduje się właśnie na supporta w dużym stopniu przez to, że nie potrafi dobrze grać, na supporcie robi jakiś performance, choć dlatego, że support nie wymaga dużych umiejętności i ludzie, którzy grają supportem, nie mają dużych umiejętności, więc przeciwnicy nie są ciężcy do pokonania. I często tacy ludzie są też niestabilni emocjonalnie, co znaczy, że łatwo się tiltują i takie tam. Ale tak, nawet nie staram się pocisnąć nikomu. Ze wszystkich ról, na jakich starałem się flamić, czy nawet nie flamiłem się, tylko zwracam uwagę, czy nawet jak normalnie pisałem, osoby, które najbardziej odpierdalały, były na supporcie. W sensie, nigdy nie byłem tak trollowany w innej sytuacji, niż kiedy jakkolwiek zwracam się do supporta. Takiej częstotliwości. Nie, ale supporci ogólnie przyciągają takich ludzi, którzy kiepsko potrafią grać. Zwłaszcza, że też duża pola postaci na supporcie to są jakieś cute tworzonka, jakieś e-girl czy coś. A często ludzie, którzy są niestabilni, ciągnie ich do takich rzeczy. Więc też mają pulę postaci, z którymi się jakoś, nie wiem, czy to utożsamiają, czy pasowuje się w ich gusta. Więc ogólnie support z wielu powodów przyciąga kiepskich ludzi. Ludzi, którzy kiepsko grają, albo którzy zbyt łatwo się tiltują. By the way, jesteśmy na topie, lol. W sumie jestem czwartym pickiem. Jeden odpowiadasz streama z jakiegoś movement shootera. Nie wiem, gramy w ligę, lol. Ale no. Taka rola po prostu. Więc jak pójdziecie na supporta, to walczycie przeciwko kiepskim graczom w dużym stopniu. Najłatwiejsza rola do climbu. Bez porównania. Jeżeli ktoś się czuje urażony, że cisnę po jego ulubionej roli, nie dotyczy to wszystkich ludzi, okej? Ale ta rola po prostu przyciąga dużą część takich ludzi. I to jest fakt, to jest po prostu fakt. Kogo chcę zbanować? Nie wiem, zbanuję Garena. Whatever. Ale sobie wpierdol na topie, ja nie umiem grać na topie, ale uczymy się. Kinda Riven, albo gramy Kayle, zobaczymy na kogo trafimy. Chyba wezmę Riven, mamy za dużo AP. Aż mógłbym pójść w AD Kayle. No ale... Ale still, nie polecam wybierać roli na podstawie tego, na której roli się najłatwiej climbuje. Tylko polecam na podstawie tego, gdzie ci się po prostu najlepiej gra. To jest po prostu, jeżeli nie będziesz mieć jakiejkolwiek przyjemności z gry, nie będziesz mieć mentalu, żeby climbować. Jeżeli będziesz grać na siłę, na, nie wiem, na supporcie, to nie wyklimbujesz się, bo będziesz się tiltować. O, prościur, dziękuję! Ty jesteś UW stworzenkiem, więc ciśnij supporta w tym sezonie. Kia? Kayle jest dobra na seta, nie? Ponieważ mogę go kajtować w nieskończoność. Prawda? Mogę pójść Kayle, skoro gram na seta. Wiecie co? Zrobimy YOLO Kayle. Fuck it. YOLO, I don't care. Boom, boom, boom. Czy chcę lat stand? Chuj, zrobimy to. I pójdziemy full scaling, ponieważ jebać biedę. I czy chcę wziąć teleport, czy chcę wziąć ghosta? Na niego ghost może być dobry, nie? Weźmiemy ghosta. Kurde, kiedy ostatnio Kayle grałem? Kayle na topie jest grywalna, jakoś. Na midzie niezbyt, więc mogę w nią w końcu pograć. Ludzie chodząc na supa, bo mi nie idzie, jest tak większość ludzi chodzą na supa, żeby dominować tych, co im nie idzie. True, to jest dobre podejście. Ale też powiem, że support jest bardzo przyjemną rolą. Bo na przykład, jeżeli, załóżmy, że jesteś tym graczem, który wie, jak działa ta gra, co ja chciałem sprawdzić, mniejsza. Jesteś osobą, która wie, jak działa ta gra, zna, ma jakieś przynajmniej podstawowe mechaniki. By the way, ludzie na diamencie nie znają wszyscy. To wiesz,
kiedy na przykład po przegranej walce na bocie, kiedy przegrana walka była na przykład, nie wiem, unlucky, zdarza się, życie powtórzymy, będzie lepiej, albo wyskalujemy się, a kiedy jest sytuacja, że o mój Boże, mój adek jest się taki, że ja pierdolę, nie ma w ogóle w co pokładać jego jakiejkolwiek wiary, spierdalam na inne linie romować. Jeżeli jesteś w stanie dobrze przeanalizować sytuację, jako support, gdy widzisz, że twój adek jest po prostu straconym przypadkiem i nie ma sensu w ogóle mu pomagać, bo po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu, on nie ugrać tej gry, nieważne co, to możesz po prostu zejść z linii i mieć impact na grę, nieważne jak kiepsko było na bocie. I to jest bardzo przyjemne, bo nie czujesz się, że o, early game nie poszedł, nie mam jak grać. Mówię to z doświadczenia, jak grywam na supporcie dla Becky. To było bardzo przyjemne, że po prostu mogłeś sobie zejść z linii, kiedy sytuacja tego wymagała. LOL to po prostu toksyczna gra? Nie sądzę, że toksyczna gra. Gra nie ma, nie daje ci niczego, co by mogło, nie wiem, prowokować toksyczność. Community jest toksyczne, bo gra jest kompetytywna po prostu. Riven miała być tak, jako blind pick. Co ja chcę wziąć na seta? Nie wiem, wezmę Doran Blade'a, jolo. Set to chyba ta jedna z nielicznych postaci, z którą nie wygrywam wymiany na pierwszym levelu, prawda? Nie wiem. Zrobię tak, żebyście widzieli staty, żebyście mogli mi wypominać, że mam kiepskie staty i że mógł was banować za to. By the way, nie zbanowałem nikogo poza jedną osobą, kiedy nie grałem w ligę, nie? Dziwnie się z tym czuję. Dobra, nie, by the way, nie potrafię grać na topie, więc uczymy się. Co wchodzi w presezon? Dużo zmian. Nikt ci tego nie skróci. Zmiany na każdej linii, nowe itemy. Chwila, set będzie przychodził tędy. Czy zdążę? On będzie tędy przychodzić. Nice! On ma teleport. Kurwa, anulowałem. Dobra, jebać to. Mamy first blood. Ścizowałem krzaki. Tylko problem jest taki, że jestem kinda martwy. Czy mi się sterowanie zmieniło? On nie używa teleportu, by the way. Chcę to pusznąć. Ciekawe, czy mi się uda. Wziąłem W, żeby mieć sustain. Okej, to nie jest freeze. To nie jest freeze. Ale mi się ciężko steruje postacią. Holy fuck. Jestem tak nieprzyzwyczajony do gry. Ale to nie jest freeze, by the way. Co ja mam przewagę levelu, czego ja się boję? Jego. I ganku. Fuck. A nie jest dobrze. Ale dobra, to nie jest freeze. A! Nie, masz jeszcze cooldown, masz jeszcze cooldown. Easy. Fuck. Jestem martwy? Potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy. A zjebałem. Nie przypomniałem się z nim bić. Dobra, złapany. Jestem martwy. Oj, ci się splashował, dobra. Well, mój błąd. Zjebałem sobie falę. Rozrzewkowa gra! Z setem raczej nie ma early. W sensie zdobyłem frostbloda na nim.
i przerwałem sobie powrót do bazy z jakiegoś powodu. No nic, na większość fali zdążę, więc nie jest tak źle. Na większość fali zdążyłem, więc ogólnie powinno być w miarę dobrze. O mój Boże, tragedia. O, moje cesy! Dobra, pusznijmy to, żeby to rozbić. 5 do 1. No, niestety. Mój team trochę posysa. Ja też, ale... ja mogę. Nie pusznąłem tego, ale mam dużą falę chociaż, więc będę mógł się bić w fali. Kinda. To nie jest walka w fali. Okej, zjebałem to hardo. Jeżeli uda mi się to pusznąć, będzie bardzo dobrze. Nie będziesz tego blokować. Really? Po co ten flash? O mój Boże, wyobraźcie sobie, jakbym nie był gównem na topie. Wyobraźcie sobie, jakbym nie grał kiepsko. Wyobraźcie sobie, jak ja bym go ujebał. On gra tak chujowo. Ten typ gra tak chujowo. Ja gram też tragicznie, ale ten typ gra tak chujowo. No nic, przegraliśmy. Możesz jakoś farmić, ale potrzebujesz 6 do tego. Jestem w chuj do tyłu. Ezreal jakoś ciśnie. Zani support, by the way. Dobra, ponieważ zanim się ta fala rozbije o wieżę, o mój Boże. The fuck. Well, jestem martwy. Zostanę zdajwowany. Zabiję go. Fuck. Nie jestem lepszy na topie, nie umiem grać na topie. Ten set jest chujowy, ale jestem bardziej. My się będziemy w presezonie uczyć grać na topie. W sensie top będzie naszą secondary rolą, ale będziemy często stawali topa, bo nikt nie chce grać na topie. I top jest zarazem najbardziej mechanicznie wymagającą rolą, więc mam przejebane. Ale ej, mamy presezon, będziemy się uczyli. Pomijając, że ogromna przerwa. Kompletnie nie umiem grać Kayle. Na górnej linii. Dobra, trudno. W sensie, nasz jungler umarł od miniona w dżungli. Od wilków, więc... więc trochę beka. Kamro, czy jungle ma większy impact? Czemu się pytacie o impact, kiedy jest pierwszy dzień presezonu? Wszystkie linie zostały zmiany. Nie wiem, co ma większy impact. Nikt nie wie. Ta gra jest zupełnie inna niż tym, co było wczoraj. Dobra, przynajmniej mogę go jakoś bić teraz. Moja mana, yikes. Nie mam W, więc będę grać defensywnie, bo jak on do mnie podleci, to ja się zesram bez W. Mhm. Delikatne połki. Fuck. Zła sytuacja, ale nie wiem, pushuję. Od 6 levelu set nie jest ciężki aż tak. Bo mam zasięg, kiedy on nie ma i mogę przyspieszyć sobie movement speed. Dobra, przeciwny jungler jest na smoku. Ta. Nie jest źle. Przynajmniej mam dostęp do farmy jakiś. Nie mogę teraz odejść.
O mój Boże. Kazix może iść do mnie. On raczej nie będzie pushować. Zresetuję. Potrzebuję butów. Potrzebuję butów. Mobilność przede wszystkim na niego będzie ważna. Plus Kazix w okolicy. A to będzie pushowało w moim kierunku, ponieważ kolejna fala dojdzie szybciej. Więc zada więcej obrażeń, więc to jest dobra sytuacja dla mnie. Okej. Okay. Branie w dżungli teraz będzie dużo cięższe, bo dżungla ma więcej życia. Wow, Ezreal napierdala. Dobra. To pushuje do mnie, więc brzmi dobrze. On traci więcej minionów. On może się czaić w krzakach, nieważne. Redukujemy trochę. Nie chcemy, żeby to nam leciało pod tareta. Zjebałem z Ghostem. Tak czy siak, jeżeli fala będzie stała tutaj, jest dobrze. Tak długo jak ta fala jest tutaj, ja jestem bezpieczny i mogę się farmić. A on nie może za bardzo farmić, bo obrywa ode mnie. Zwłaszcza, że czym mniej ma życia, tym więcej obrywa. Fuck. Wyciągniemy te miniony. Żeby mnie nie biły, ale żeby się tutaj ustawiły. Odpaliłem się z Ghostem, szczerze Worf, bo dzięki temu ubiłem go jak skurwysyn i on teraz nie może się na mnie wpierdalać dobrze. Bo jest duża szansa, że umrze. Zużyłem summoner spell, ale dzięki temu mam presję na linii. To nie był zły summoner spell. Ja mogę się farmić na spokojnie dzięki temu, a on jest odcięty od farmy. Bo ja go obijam, jeżeli podchodzi. Niestety ten freeze padnie. Ale przynajmniej ta fala trochę postoi tutaj. Okej, okay, możemy się bić. Fuck. Shit. O mój Boże, moje autoataki. Zjebałem. A, zjebałem. Szkoda, że mój jungler nie istnieje. Czemu ja kupiłem to? Chuj, pójdę w Krakena. Pójdziemy w Adelol. Nie, pójdę na Shora. O, mój jungler się, by the way. Patrzcie, ile, jak długo ten set na low HP siedział pod moim taretem. Mój jungler ani razu nie przyszedł. Ani razu. To był darmowy kill przez cały ten czas. Unlucky. Ja jestem gankowany przez przeciwnika. Mój jungler się. No nic, staramy się wyskalować. Nie chcę się za bardzo wycofywać, bo nie wiem, gdzie są przeciwnicy. Dobra, pusznijmy. Legromp. O, oh, fuck. Skąd on wiedział, że ja tu jestem swoją drogą? Skąd on wiedział? A, pewnie mają wardy wszędzie. No nic. Trudno, no. Plus jest taki, że ich team comps się.
moim zdaniem. Jeżeli się uda mi wyskalować, wygramy tą grę, ale wyskalować się będzie bardzo ciężko. Dzięki, że zabierasz mi farmę. Jestem Kale, by the way. A ty jesteś supportem Ani. Well, czy to jest nowy Hemtek, Drake? Diana Maroa. No, FF. Puszczę za tą linię i chyba tyle. Kha'Zix jest na bocie. Nie wiem, gdzie jest set. Może się czekać tutaj. Well! Wow, on frizuje? Really? Wow! O mój Boże, z kim ja gram? Bijemy się albo umierasz! Nice! Nice! Brawo! Zajęło ci to trochę, ale jednak stwierdziłaś, że naciśniesz klawisze na swojej klawiaturze. A, jesteśmy obaj martwi. Jaka ta Diana jest tragiczna. W sensie, gramy na platynie, dziwi was to? Jej! Nie wiem, czemu kupiłem tego longsworda. Podoba mi się, jak ja robię więcej od tej Diany, kiedy jestem Aron S39. Ja myślałem, że mi kiepsko idzie, ale... przez to, że byłem weak side'em, głównie. Ale jak widać, nie jestem najgorszy w tym teamie. Koledzy, nie jestem najgorszy! Wow! Wow! Jedenasty, mogę się w miarę normalnie farmić. Uwielbiam ten moment, kiedy randomowo mój organizm stwierdzi, dobra, teraz sobie... teraz sprawię, że mi się odbije. Ale to nie będzie zwykłe odbicie, to będzie hybryda odbicia, beknięcia z pożyganiem się. I najlepsze jest to, że ten niesmak ci zostaje w ustach. I love it. Nie. I refuse. Tasty. By the way, jeden minion. Jeden minion. Zmienimy trinket. YOLO ring, na pewno go nastakuje. O, oh, hello. Czemu oni się wbili, kiedy jeszcze jungler był na midzie? Rozwalić! Nie ma tareta. Czemu on w ogóle brał moje miniony, kiedy ten taret nam tutaj umiera? W sensie... uwielbiam szorować expa i golda z moim teamem. I love it!
nawet! I patrzcie, idą na bota. Czy oni chcą walczyć z tym smokiem? Pojebało was? Widzicie, walczyć o tego smoka? To nawet nie jest... O mój Boże, ja się farmię, I don't care. I don't care, ta walka nie ma sensu. Musimy odepnąć mogliśmy odepnąć topa. Mogliśmy zgarnąć całe te farmy na topie. I bota. Kiedy i tak nie zdobędziemy tego smoka. Zastanawiasz głosowanie na smoka, o nie, głosowanie na smoka, co ja poradzę. To jest bardzo ważny feature, koledzy. Ale przegraliśmy. Mój team ssał. Unlucky. Well, pierwsza gierka na rozgrzeweczkę poszła bardzo kiepsko. Zabiłem go, ale zjebałem tą falę. Myślę, że powinienem po prostu zresetować i potracić parę minionów, ale wrócić z itemem więcej. Ale jungle deep hardy. Nieironicznie. Wow, ja miałem najwięcej obrażeń w teamie, jako Kayle. Przed 16. Wow, okej. Okay. Ta, mój team był dobry. Fuck it. Fuck it. Jakiś lolowy coach ci powie, że nie ma czegoś takiego jak przegrana przez Team Kek. Te. Ja mu powiem, że jego dziadek skończył z 0-1 KDA w II wojnie światowej. Zaorany. GG. No nic. Muszę się nauczyć na topie przede wszystkim laningu. Praktycznie w ogóle nie gram na topie i nie potrafię tak dobrze zarządzać falami minionów i wszystkim na topie. Ponieważ linia jest dłuższa, tam panują inne zasady. Jestem kompletnie nieprzyzwyczajony. Pomijając, że ogromna przerwa do gry była. Ogólnie moja kontrola postaci była tragiczna. Musimy się rozrzeć, musimy wrócić do gry. Dobra, mamy mida, last pick. Nice! Nie wiem co piku, jestem last pickiem. Kogo chcę zbanować? Wiktora. Nie będę grać Wiktorem. Nie chce mi się kompletnie. A moje postacie są kiepskie na niego, a on jest popularny. Aż może powinienem Syndrę banować. Ona chyba jest popularniejsza od Wiktora. No nie, moja Miss Fortune! Fuck! God damn it. God damn! To będą mam dużą ciznę na Malzahara. To jest Diana w dżungli, prawda? Wygląda na to, że będę brać pikować, tak czy siak. Muszę wziąć AP. Czy muszę? Czy Diana czy Malzahar będzie dobry na ich team? Niezbyt. Znaczy mogę zapać Dianę, jak się spróbuję wbić. Kinda Fiore. Kinda, przez duże K. My nie mamy fizycznych obrażeń. Wiecie co? Spróbujemy zagrać Riven. Miałem zagrać... Potrzebuję AD. A będę blind pikować, biorę Riven. Let's go. Uczymy się grać Riven. Syndra! Dodżuję. To jest jedyna postać, na którą nie chciałem trafić jako Riven. Dodżuję tą grę. Pierdolę, poczekałem 5 minut, nie będę grać na Syndrę. Fuck it.
Teraz nie dojuję, bo moi teammates na przykład mają chujowe win ratio, bo nie mam jak sprawdzić, więc dojuję, jak moja kompozycja jest do dupy. To jest super nieprzyjemny do gry, team do gry przeciwko. Pierdolę to. O, ktoś dojrzał za mnie, Pogers. Banuj ją. Wtedy nie zbanuję Wiktora. Więc XD. A, Mazahar będzie lepszy na Syndrę niż na Wiktora. Więc wolę zbanować Wiktora. Makszan jest bardzo silny na midzie jako AD pick. To prawda, ale nie przeciwko Janie i Serafin. Znaczy przeciwko Serafin jeszcze wyjebana, ale Janna mi utrudni życie. A nigdy nie będę mógł podejść do Diany czy Fiory, bo umrę. Lubię jak Shana, jest ciężką postacią do gry, ale mogę się nim nauczyć z chęcią. Kwestia jest taka, że przeciwny team był tragiczny. Więc jak już mam blind pickować na pałę, to Riven. Jakbym wiedział, że inaczej, jeżeli będę first pickować i będę brać na pewno Riven, banuję Syndrę. Bo myślę, że Wiktor nie jest takim problemem jak Syndra na Riven. Ale Wiktor jest dużo większym problemem na Malzahara niż Syndra. Więc jeżeli zakładam, że będę chciał grać Malzą, co zakładałem, po czym zmieniłem zdanie, to Wiktor. Plus też inne piki. Ciekawe, jak mi Sforzen sobie poradzi na Syndrę. To jest dobre pytanie. Jak mi Sforzen sobie poradziła na Syndrę? Miss Fortune nie ma najgorszych wymian, fajnie kontroluje fale. Ma dużo moment speeda z W, co pozwala unikać Q Syndry niby. Trzeba będzie przetestować, jak będzie okazja. Ogólnie chciałem przetestować Miss Fortune pod Essence River i Quicksilvera. Uptime Q powinien być super dobry i moje Q będą bardziej bolesne przez Essence River. Riven wydaje mi się średnia, strasznie łatwo spanishować się wręcz postaciami, skoro tak mówisz. Early pewnie git, później jeden stun i one shot pewnie. Przekonamy się w praniu, chcę się nauczyć nią grać. Lubię Riven, jako jedną z nielicznych mele postaci. To jest moje postanowienie presezonowe, nauczyć się grać Riven. Mam zamiar się nauczyć grać Riven. Nieważne czy pod górkę, czy z górki. Zbanuję Wiktora. Nie, kurwa. Zbanuję go. Kiedyś pamiętam, jak mówili, że ogarnięta Riven zaora wszystko. Ja nie wiem. Okej, muszę wziąć Mazahara, mam za dużo AD. Malza. Bro. Nie bierz Akali. Bro. Come on. Nie daj im powodów, żeby QSS się opłacał. Przeciwnicy wzięli Riven. Akali zostanie w pierdol. O, idealna piosenka pod ten pik Akali. I to, że przeciwnik wziął Riven na nią. Jalo. Nie przejmuj się AD carry. Nie masz supporta, który cię piluje, ale masz mnie! A czy chcę pójść nowym buildem? Chcę.
Chcę pójść moim nowym autorskim buildem i chcę patrzeć, jak ludzie płaczą na niego. Patrz, chyba... O kurwa, Rice. Rice się jako postać, ale early game jest bolesny. Dobra, wiecie co, nie będę śmieszkować, wezmę tak. Ta, bo ja nie chcę kupować butów w early game, chcę raszować relaya. A, poty się przydadzą. Nie masz innego skina do Malzy? Co to kurwa jest? Jak to zdobyć? Nie mogę tego kupić. The fuck? Mam innego, mam bossa, ale lubię pszczółkę. Pszczółka jest cute. Cute! Wezmę teleport. Gold się nie przyda na nich, myślę. Za piąty level honoru na koniec sezonu. A, to beka. To może za rok go zdobędę. Damy ją! No nic. In before dostanę demonetyzację za prawa autorskie z Yakuzy na YouTubie. Ciekawe, czy dostanę. O kurwa, Ghost Rice. Well. Dobra, gramy autorskim buildem moim. Będzie zajebisty, zaufajcie mi. Ponieważ jest autorski, jest mój. Ja jestem autorem tego buildu, więc musi być dobry. What? What the fuck? Opatrz pieniążek. O, jaki ładny, podniosę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wow, ta Nursa Kali ma zajebisty art obecnie. Zmienili. Gwiazdeczka, co? Jest. By the way, ma Zachar dostał zajebistego buffa. Teraz W albo E. Nie pamiętam. Któryś spell, chyba E. E. E sprawia, że przeciwnik ma 15 życia. Lub mniej, kiedy Ed zrobi tik, to jest egzekucja. Więc łatwiej będzie raz hitować miniony. Ciekawostka, że chyba na 11 levelu już to nie działa. Nie działa. Czemu miałoby nie działać? Po prostu do 11 levela skalowanie się zatrzymuje. Na 11 levelu jest 45 życia lub mniej. A potem nie rośnie. O to chodzi. Od pierwszego levelu do 11 jest skalowanie od 15 do 405 obrażeń egzekucja. Poza tym już po 11 levelu nie potrzeba nawet. Ale nie uwierzę, żeby to zniknęło po 11 levelu, to byłoby bez sensu. Tak czy siak, w early game to będzie bardzo pomocne. Bo last hitowanie Malzaharem potrafi być irytujące przez to. Dobry trade. Nice. Pushujemy, póki on nie ma removalu. Jakieś delikatne prajo. Kraba chyba zmieni na 3.30, nie? Nie chcę używać E, zanim nie będę mieć drugiego levelu, bo wtedy psów nie puszczę. Aaaa! Skam. Nice! O, jeszcze oberwie! Dobrze jest! To nie jest freeze. Problem w tym, że Hekari może na mnie wyskoczyć teraz. A wtedy się zesram. Dam się spuszować. Bo nie wleci pod wieżę. Wow, niezła egzekucja. Wow, niezła egzekucja. Problem w tym, że on zabija moje psy jak pojebany. Ta. Okej. To jest bardzo dobre.
Fuck. Źle stargetowało. O tym, Endo, gdzie chciałeś wracać? Brakuje ci many, co? How inconvenient. O, zużyłeś swoje combo, kiedy ja wypuściłem psy. Well. Nie dostałem asysty. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dara, wymusiliśmy powrót, a ja go pusznę. On nie ma teleportu, więc jest zajebiście. Ponieważ ja mam dobry push, on nie ma teleportu, to ląduje pod wieżą i ja mam powrót do bazy, dobry. O, zostałeś, kiedy nie masz many. How convenient. Czyli to oznacza perma prio dla mnie, jest. Jaka szkoda, że nie masz many. Jaka wielka szkoda, jest. O, jeszcze zrefreshowałem. Fuck. Uwielbiam ganki Hekarima. Halo? Wow, znowu nie mam junglera. Ale przynajmniej to odpuszczuje szybko. A kolejna fala już leci. Niestety kanon fala, ale wiem, że nie przyjdzie Hekarim do mnie. Więc puszczimy to. Dobra, zostawiam to, wracam się od razu teraz. Shit. Trudno. Unlucky. On to szybko puszcznie w miarę, ale chyba powinien się wrócić. Czy nie? A pierdolę. Powinienem się zdążyć wrócić. Wygrywam CS-ami, więc jest na razie dobrze. Dobra, jest zajebiście i chyba nie stracę ani jednego CS-a. Ryza nie ma. Nie będę się teleportować, czy będę? Będę. A, nice! Nice, było warto, mordo. Okej! Okay. Czemu by nie? Nienawidzę cię. Przyszła, żeby zabrać mi golda. Wow, dzięki! Czyli przegrała linię na Riven, ponieważ blind pikowała. Po czym przyszła mi zabrać golda. Uwielbiam takich ludzi. W sumie nie opłaca mi się wracać, ponieważ mamy kanon, więc teraz używam psy i mam od zajebania golda. A kolejna fala nie będzie kanonem, więc puszczę swoje psy i zostanie rozjebana. Dobra. Nie wiem, czemu leci muzyka. Dobra, niech leci. Okej, okay, mam od zajebania golda. Miała lecieć muzyka z Yakuzy. Ja jestem sfidowany jak skurwysyn, tylko problem jest taki. Przeciwnicy mają 12 killi, ja mam, mój team ma 3. W tym jeden jest mój. Więc znowu mamy team diff. Dobra, puszczę to, żeby się nie strać. Hmm.
Wow! Mój bot jest 0,9, mój top jest 0,4. Wow! Dobry początek z pre-seasonu. Bardzo dobry. Hekarim na mnie wyskoczy. To nie popnie. Plejta. W jaką nagę co już w tym sezonie? Najpierw to chcę się nauczyć grać Riven. A o randze pomyślę potem. Lol. Naprawdę to było... Przegry... Wow. Wow, strzała Ashki, nie? Co za skam. Strzała Ashki, tak to bym go zabił. Tragedia. Tragedia. Mam flesza niby, ale... Era, puszczę tą falę. I się wrócę. Ponieważ mogę! Nie muszę bić tych minionów, moje miniony zrobią to za mnie. Wow! Tak i tak? YOLO? Wygrywam mi da hardo, ale co z tego? Nie mam ulta, więc... Znaczy mam... Zdecyduj się, kurwa, w jego. Wow! Jest perma spowolniona. Nie będę gonić. Nie będę marnować flesza. Czy marnować flesza? O, tragedia. Więc traciłem falę minionów, ponieważ mój jungler nie istnieje. Wow, ludzie naprawdę chujowo grają. Czy oni tak grali zawsze chujowo na tej platynie? Czy poziom się znowu pogorszył? Okej. Nie mam ulta. Co to jest w ogóle? A, życie i mana i leczy. Puszu, puszu, puszu. Nie chcę mu się dać wrócić. Okej, mój botlane przyszedł na mida. Uroczo. Boję się przejść tędy. O, double kill! Wiecie, co jest najlepsze? Nie zostałem zgankowany ani razu, kiedy moje linie... Zobaczcie wynik moich linii. Ja ze wszystkich tych ludzi nie zostałem zgankowany ani razu przez tego Viego. Ani razu. Jestem jedyną osobą, która nie fiduje i która wygrywa linię. Ja nie zostałem zgankowany. Jestem Malzaharem z ultem, by the way. I ja nie zostałem zgankowany przez mojego junglera. Kurwa. Ja nie dostałem! Byłem gnojony przez Hekarima non-stop. O, hello. Fuck. Nara, jestem martwy. O, zjebałem. Trudno, nie będę flashować. Mm.
Ups. Whatever. Ten Rice mówi, że Hekarim nigdy nie przyszedł na mida. Dobra, więc ja idę speed pushować. A nie, nie mogę, bo Sivir sobie przyszła. Możemy się poddać. To jest strata czasu. Nie wiem, czy coś zdziałam, pewnie nie, ale mogę próbować. Viego przychodzi. I Pike zdobył shutdowna. Musiał dobić. Pike musiał dobić przeciwnika. Musiał zresetować swoje bounty i musiał zgarnąć 1000 golda shutdownu. Z kim ja gram? Let's go next. Let's go next, błagam. Błagam, let's go next. Przyjemne obrażenia robisz, Rajzik. O, jeszcze strzałaszki lecą na mnie. Czemu? Dobra, przynajmniej ja dostałem. Huge. O, nice. Teraz spierdalam, bo mnie zabije ze swojego WO, hello. Viego ma 9 level, nawet nie zorientowałem się. Chodźmy na eksta, nie ma sensu grać tej gry. Kompletnie. O, oczywiście hostage'ują. Nice. Czy ja kupiłem dwa razy? Dobra, przyda się. O, nie atakuję tego Darkseala, prawda? Dobra, chuj. Pike, zrób cokolwiek. Ten Pike jest bardzo użyteczny. Ja co ten Pike zrobił w całej grze, to użył dwa razy Q i trafił w powietrze. Nie wiem, ja idę na side'a. Nie chce mi się grać z nimi. W sensie, to ta gra jest przegrana, więc... Da, idę na side'a. Mamy strasznego pecha co do teamu, jeśli chodzi o dzisiejsze gry. Ale no, uroki ligi. Nic na to nie poradzimy. Mój team engage'uje i przegrywa znowu. Nie bronię. Niech to skończą. O tak, wrócę się do bazy. Yes! Wracam się do bazy natychmiastowo. Lecę. To ta gra jest do wygrania. Sure. Zapierdalam w podskokach. To nie tak, że mamy skrajny diff na czterech rolach. Huh.
I have no idea what I'm doing. Wiem od Champion Selectu. Zdajemy sobie sprawę, Akali. O, mid div! Ryze, który przepierdolił całego mida, był 30 CS-ów do tyłu. Perma wypierdalany z linii, gankowany przez Hekarima. Hekarim powstrzymywał moje teleporty, a potem znowu mnie gankował, kiedy mój wiego nic nie robił, kiedy wszystkie linie skrajnie przepierdalały, a ja wygrywałem. Mid div, true. Ta. Ta, mordeczko, ta. Tak sobie wmawiaj. Co sądzę o zmianach w dżungli na plus? Zagram jeszcze jedną. Ogólnie moja złota zasada na streamach, co mówiłem wcześniej, jest taka, będzie taka, że jeżeli mamy 3 przegrane, to kończę stream. Ale dzisiaj i tak skończę stream po tej grze, bo głony się robię. Jeżeli przegram 3 razy, to nie ma sensu grać dalej. Bo nawet jak człowiek jest w stanie powstrzymać jakikolwiek tilt, to po 3 grach już zazwyczaj tracę cierpliwość. A nie ma sensu robić rage queue. Ale no, pechowo, mamy pecha. Ta gra była niemożliwa do wygrania. Życie. No nie wiem, co mogę zrobić więcej w tej grze. Byłem gankowany, mimo tego miałem przewagę CS-ów. I w dużym... Nie cały czas, ale w dużym stopniu prio, co jest... Wbrew pozorom bardzo ciężkie na Ryza. Ryze ma zajebisty wave clear i kontruje moje psy z palcem w dupie. Więc ogólnie Ryze jest jednym z gorszych pików do gry w early game. Czemu nie gram duo z nikim? Ponieważ nie mam przyjaciół. Wiem, smutne. Ale no. Dobra, trudno, ej, zrobiliśmy co mogliśmy, nie? Nieważne, czym bym grał, byśmy tego nie ugrali. Ponieważ kiedy ja miałem 1-0 i dobiłem do 100 CS-ów, każda moja linia miała 0-6. By the way, tak wygrywałem w hajsie z tym Ryzem, ale whatever. A mój jungler ignorował moją linię. Unlucky. Jak okej, grałem tragicznie. Znaczy, zdobyłem first blood, ale whatever, bo grałem tragicznie po tym. Nie umiem grać na topie, dopiero się będziemy uczyli w tym presezonie. Znaczy mój team też ssał, ale to inna kwestia. Ale tutaj akurat kiepsko grałem. Tutaj nie wiem, co mógłbym poprawić. Nie wiem, co mógłbym zrobić. Tam 2 razy się dałem złapać potem w mid-game, ale to już był ten moment, w którym to nie miało znaczenia. Więc... Myślę, że poprawnie chyba grałem. Moim błędem było wzięcie teleportu. Bo nie wykorzystałem go w ogóle. Ale z drugiej strony spodziewałem się cięższej opozycji ze strony Ryza. Zazwyczaj Ryze sprawiały większy problem, ten Ryze grał chujowo. Więc nawet nie musiałem zużywać teleportu. Znaczy, tak się raz użyłem, żeby zbaitować Hekarima nieświadomie i go zabić. Ale... Please, I got field, can I meet? Sure, bud. Zagramy na bocie, mam dobry humor. Mam dobry humor, możemy zagrać jedną grę na bocie. Why not? Kto jest OP na bocie? Macie 10 sekund. Zbanuję Dravena. Mogę zagrać na bocie. Mam dobry humor, czemu by nie? Whatever. Samira. Draven. Zbanowałem Dravena. Jak oglądam streamy Drututa, to ciągle słyszę narzekanie na Dravena, więc wnioskuję, że jest silny. Nie wiem, jak bardzo się to pokrywa z rzeczywistością, bo Drutut lubi płakać, ale... Ale zaufam mu. Ma wyższą rangę ode mnie. Uznajmy, że wie więcej. Karma na bocie. Kim by tu zagrać? Zagram Miss Fortune. Zagramy Miss Fortune. Mam ochotę na Miss Fortune. Dawno nią nie grałem. Okej, fuck my life. Kurwa, aż support. Kto jest dobry z tym gównem? Aż wezmę jakąś ściągę, nie wiem, duos.
z poprzedniego patcha, bo obecnie ma za mało ten. Aż na supporcie Duos. Najlepiej działa z Seraphim, z Vixen, Heimerdingerem, Jinem, Karthusem, Caitlyn. Ej, to w sumie tyle. Czy ty prosiłeś, żeby dostać mida, po czym pikujesz Ryza? Fuck off, you are a Zeri. Ty bierzesz Ryza, ja biorę Zeri. Fuck you. Będę grać tym jebanym ścierwem. Jebać to. Dałem ci mida, a ty piknąłeś Ryza. Fuck off. Wezmę Alacrity i wezmę... Cut down. I weźmiemy skalowanie, ponieważ Zeri skalowanie to brzmi jak dobra strategia. Attack speed, nie będę kupować itemów na attack speed za bardzo, więc może... Botlane ma hybrydę magicznych z fizycznymi, więc wezmę życie, bo się lepiej skaluje. Nie, życie mi spierdoli cutdown, z drugiej strony whatever. Ale... To nie wezmę cutdown, wezmę... Cap the Grace. YOLO. Spróbujemy tak. Wezmę Exhausta. Zeri nie miała kapa 1.5 attack speedu? Ileś tam miała, nie wiem. Dobra, Zeri ogólnie jest na poziomie gówna. Jest to najsłabszy champion w grze obecnie. Więc będzie się dobrze komponować z Ryzem. Fuck it. Nie dostałem aż na supporcie i dostałem Ryza na mida, któremu oddałem mida, okej? Okay? Nie będę się starać wygrać tej gry. Nie, gramy for fun. Fuck it, mogę spać do golda, jest koniec sezonu. W sensie już się sezon skończył, więc whatever. Nie wpłynie to na moje nagrody. Ja mogę spać do golda. I tak będę grać lepiej tą Zeri od wszystkich tych graczy. W sensie tak sugeruje się po dwóch ostatnich grach. Mieliśmy tak chujowe teamy. Nawet jak tą Kayle spierdoliłem sobie całe early game, grałem lepiej od mojego teamu. Pamiętacie, co się działo z Dianą? Mazaharem byłem jedyną myślącą jednostką. Zagramy teraz ten. Doran Blade chyba na start, nie? Nie wiem, wezmę. Lubiłem grać Zeri. O, możemy sprawdzić na Vori na Zeri! Na Vori! Nie miałeś grać swoje piki. Dostałem aż support i Ryze na mida. Daruj mi tą jedną grę Zeri. Nie, poza tym miałem dwa skrajne team diffy w poprzednich grach. Daj mi się pobawić, jedną grę. Starałem się w dwóch poprzednich grach. Teraz się pobawię Zeri. Może będzie lepsza z nowymi itemami. Kopium. Nie będzie, ale jebać to, spróbujemy. Okej, okay, a liczb tanka, lol nie. Pójdziemy w Krakena, ponieważ chcemy mieć jakiekolwiek obrażenia. Pójdziemy w... Nie wiem w co. Okej. Okay. Kraken, drugi item... Nie wiem. Wyjdzie w praniu. Wezmę BT. Czy obecnie się nie opłaca liszować dżungli przypadkiem? Czy lisze chyba nie działają? To be fair, nie wiem. Możemy sprawdzić. Chyba jakoś działają, ale to tyle ode mnie. Nie powinienem tędy iść, ale trudno. The fuck? Czemu mi zabiłaś tego miniona? Nie masz itemu, który dobija miniony, ale... O ja pierdolę. Okej, okay, jakoś idzie. Przynajmniej ta Ashka używa autoataków, co często się nie zdarza. Fuck. Zapomniałem, jak się gra tą Zeri. Musimy zdobyć drugi level. Okej, okay, i powinienem wziąć W? E? Wezmę W. Nie wiem, czy dobrze robię. Postawię tutaj ward. O, to mi pokazuje, jaką wizję daje ward. Zajebiste. A, okej.
Nice! Ej, nie idzie mi źle. O, dobiła! Let's go! Dawaj, pushujemy. Atakuj, atakuj. Dara. Mój support aktualnie używa autoataków na fale. Jest dobrze. Mam myślącego supporta, co mnie przeraża, ponieważ to jest as support. Ale okej. Okay. Dara, jebać to, wracamy. Okej, okay, mój support nie ściepało, dziwo. Zajebiście. Kupimy buty na start, myślę. To mi da dużo movement speeda, dużo atak speedu, to brzmi dobrze. To brzmi dobrze, to brzmi sensownie. Buty powinny być dobre. Okej, okay, kolejny item, item Kraken Slayer, ale jaki item podkryta jeszcze? Penetracja się nie za bardzo płaca na Zeri, bo mam od zajebania magicznych obrażeń. Więc kinda penetracja to beka. Znaczy Phantom Dancer chyba jest obiektywnie dobry, nie? Nie! Essence River! Essence River, chyba Essence River pierwszy zrobię. Essence River, Cracker, Quicksilver, a potem mogę wziąć jakieś inne itemy. Nie muszę iść w kryta, ale powinienem. Ale powinienem. Ja nie chcę się za bardzo bić przez miniony. Dlatego rozwalmy miniony. Nieźle, trady wychodzą nie najgorzej. O mój Boże, nie mam obrażeń. Potrzebuję czwartego levelu, jeżeli mam robić za engage. Nie ma sensu gankować, nie mamy sytuacji. My ich pałkujemy z Aszką, my sobie radzimy. Moje lasity są... Kinda ich zonujemy, więc nie chcę pushować, bo oni coś tam tracą. Dobra, pushnijmy to. Niezdecydowany. Fuck. Nie mogę trafić niczym. Moje auto, te... W sensie, te specjalnie naładowane auto nie bije nic minionom obecnie, o mój Boże. Postawmy warda. Dobra, jungler jest na górze, okej. Okay. To możemy ich gnębić całkiem przyzwoicie i bezpiecznie, ponieważ jungler nas nie zaatakuje. Ale wygrywam! Nawori będzie działał w swoim Q? Wcześniej działało, ale to zmienili, że nie działa. O mój Boże. Ja nie mam obrażeń kompletnie. Ja widzę, jak ten Neri jest znerfiony jak skurwysyn. Z tragedia. Holy fuck. Nieźle! Tracą dużo last hitów ogólnie. Wygrywamy z last hitami fuj. Zrobię tak dla penetracji. O mój Boże, nie mam obrażeń. Ej, właśnie zmarnowałem. Nie ma sensu używać exhausta. Unless... halo? A w sumie tutaj są... Fila! Zjebałem, uciekałem od mojego teamu, mój błąd. Ale w sumie to dobrze! W sumie to dobrze, ponieważ Hecarim nie ma jak teraz uciec.
Hekalin nie ma kompletnie jak teraz uciec dzięki temu, bo poleciał pod nasz taretaż. A ja się wróciłem, zrobiłem dobre zakupy. Wiecie co, Worf? Aktualnie Big Brain. I mamy zajebistą falę, więc jest absolutnie mega Worf. O ile moja Aszka tego nie weźmie, ale wydawała się być ogarnięta. Dobra, jest ogarnięta. Jest dobrze. Bro, Marcin jest. Trochę zredukujemy tą falę. Okej. Czemu to robisz? Why you are like this? Mhm. Dobranoc! Dobranoc. Okej, okay, nie rozumiem tego engage'u, ale działa. Nice! Fantastycznie! I bierzemy te wszystkie plate. Oczywiście ona podejdzie. Nie po... O, ona nie podeszła, więc hajs jest dla mnie! Let's go! Let's go! Wygrywam Zeri! Wow! Okej. Okay. Nara. Jestem martwy, prawda? Zmarnowałem flesza. No nic. Unlucky. Essence River gotowy. O, więc many mi nie zabraknie, mogę spamować wujak popierdolony. Let's go! 3-2-2 z przewagą CS-ów. Nieźle. Był killasz, gdyby nie anulowała jednego autoataku. No, co poradzisz? Really? Okej, okay. Obrażenia będą teraz soczyste. Nice. Removal! Ona się wróciła do bazy, nie uwierzę, że się nie wróci. Ja to pusznąłem. Więc to się rozpierdoli o wieżę. Zrobię Deep Warda. Mogłem bić te plejty, ale kinda mam wyjebane. Wolę wiedzieć, kiedy Hekarim będzie do nas szedł. Oho. To jest dużo cenniejsze. Co to jest za postać od Hekarim Enemy Bot? Nie kojarzy jakoś, Nila. The Joy. Mhm. Jakbym trafił. Trafienie tym skillem graniczy z cudem, ale... Powinienem maksować W czy Q? Będę maksować W. Z tego co wiem, kurwa, W dużo bije. Hekarim jest na topie. To co, bijemy plejty. Wow. Moja Aszka, co ona robi? Okej, okay, celowała Zulta. Let's go! Let's go! O! Woo! Ash, you are god. A ja to co? Jak to do róży nie wziąłem regenu many,
Nie podchodź, błagam, nie dziel się tym expem. Nie! O mój Boże, ty jesteś... Wiesz co, jebać się. Musiałaś wziąć tego całego golda, nie? Nie pozwolisz mi tego kierować. O mój Boże. O mój Boże, to jest smutne. O, jak to dobrze, że wziąłem Triumph. To mi ugrało grę. Dobra, kupimy to i czujemy dobrze. Czyli co, idziemy na topa teraz? Chyba nie mogę. Dobra, popełniłem błąd. Chciałem pójść na topa, żeby skończyć, ale... Well... Pójdę na mida. Volibear ma wszystko w piździe. Wróć się do bazy, Tumoku! Zajebany... śmieć. Specjalnie przyszedłem, żeby mógł się wrócić. Po czym on został i wyczyścił falę. Okej. Okay. Ja pierdolę. Co mój team robi? Widzi, że na... O mój Boże. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Dobra, Ryze zgarniał shutdownów i dużo killi. Powinno być warp, prawda? Jest aż support, która nie wie jak się pozycjonować. Nieważne. A, idę na topa. Idę na topa. A, nie wiem co myśleć. W sensie, mój team to truje tylko jak może. I don't get it, man. I don't get it. I tam Kench przyszedł na topa. Kiedy ja go czyściłem. Zamiast pójść na bota, który jest wolny. O ja pierdolę. Co to jest za zasięg Grompa? The fuck? Dobra, przynajmniej leczy całego życia. Chwila, Gromp mnie już nie leczy. Moja Ashka ma wyjebane, mimo że ma ulta. Yes. Nie wejdę tam. Przeciwnicy się czają. Nie wiem, jak mam grać. Będę siedział na midzie raczej. Ale nie za bardzo widzę możliwość robienia czegokolwiek. Ups. Dobry ward. Ja nie mogę grać na Vel'Koza, nie ma chuja. Nie ma chuja. Mam trochę lifestealu, mogłem wrócić się po Krakena, ale... W sensie moja Ashe jest bezużyteczna. Dobra, mamy Tika, może będzie robiła jakiś damage. A, pierdolę. Spowolniony!
Okej! Okej, robimy to! Nice! Nie mówcie, że się wbijecie dalej. Pierdolę, brat. To był błąd. To był błąd, zgridziłem na Wori. Na Wori kolejne. Kryt czy... Longsword. Pickax. Nie, po czym się wracałem. Powinienem po prostu zresetować. To był mój błąd. Przynajmniej Ryze broni, o tyle dobrze. Tego Ryze'a widzę ciągle na side'ach, co nie jest złe. No przynajmniej side'y nie padają. Smok niedługo, więc będę raczej kierować na mida w okolicy smoka. Nie idzie mi tak źle tą Zeri, pomimo tak ogromnej przerwy i pomimo tego, że Zeris się... Pomogę ci. Czemu tam Kench jest na midzie? Nani deska. Nanda Koreła. A teraz poszedł na topa. Dobra, idę na mida. O, potrzebuję na Wori. O, tutaj Ryze coś złapał. Albo nie, będę grać wokół niczego. Dobra, jestem martwy. Nie jestem martwy, zmarnowałem flesza, ale... Znaczy nie zmarnowałem. Obawiam się, że go nie zabijemy. Fuck! Ja pierdolę, typ goni Velkoza i Karmę. Powinienem go olać, to była moja wina. Powinienem go olać. Powinienem go zostawić w pizdu, niech umiera. Ten nadgate był tak do dupy, zwłaszcza, że nie przeciwnicy też byli poza wizją. Mój jeden z najczęściej spotykanych błędów. Wbijam się do walk, które wiem, że są przegrane. Dać im umrzeć, zapomnieć o nich. Zeri jest dobra w late game'ie. Muszę się skalować i po prostu wykerować potem. Odpuszczuję to. Okej. Okay. Poradzą sobie, prawda? O, oh, hello. Nice, smok. Ja stoję tutaj, tu jest bezpiecznie. Przegra Smite'a, prawda? Nie, nie przegrał, zajebiście. O! Fuck! Ten Hecarim jest za bardzo sfidowany, ale dobra, mój team zabije całą resztę, więc Worf. Więc mega Worf. Huge. Czy chcesz sprzedawać do rana? Te. Wiesz, że to Dawid Sonek? Wiem, że gra chyba Kayle. To jest chyba challenger, który gra Kayle, nie? Albo grał. Nie wiem, nie śledzę. Ale słyszałem. Ale to z tego, co kojarzę, to jest challengerowy gracz Kayle. Ciekawe, z jakiego kraju jest Clueless. Dobra, nie idzie źle. Popełniam trochę głupich błędów, ale nie idzie źle i ogólnie wygrywamy, myślę. Mana Minek zajebiście wygląda, holy fuck. O, chcę zobaczyć, jak będzie na Wori działać. To mnie ciekawi w opór. Wow. Mhm.
Powinienem iść botem? Niezbyt chcę. Powinienem być z teamem, kiedy jestem dość sfidowany i mam skakanie przez ściany. O, hello! Okej. Fuck! Let's go! Woo! Dobra. Jestem martwy, mam Ignite'a, czy nie jestem? Żyję! Okej, to było intensywne! Fuck. O, brwałeś. Wróćmy się na piechotę. Ej, to nie było najgorzej rozegrane z mojej strony, myślę. Mimo, że się zajebałem gównem 30 tysięcy razy. Mój team mnie sobie spierdolił, bo jest greedy, że ja pierdolę. Ale no, unlucky. Co chcę kolejnego kupować? Technicznie nie muszę kryta, ale zalecane jest to raczej. Chcę latać z teamem, bo jeżeli mi nie będzie, mój team przegra. Z miejsca. Oho. Nice. Chodźmy na Barona. Co wy na to? Come on. Okej. Okay. Nice. Zajebiście. Pójdę topem, bo nikt nie idzie, a puśniemy. Podoba mi się, jak często mogę spamować swoim W, przez to, że mam nawori. Wizja? Tu nie ma nikogo. I mogę teraz używać E, żeby bić. O, oh, hello. Nie będę ryzykować, jebać to. Chujowo stracić flesza, ale... No ale... Ja biorę tą wieżę. Fuck. Sfidowane gówno, 4 itemy by the way. Dobra, co bym potrzebował bardziej? Czy chcę więcej kryta? Co za date itemów mógłbym wziąć? Nie muszę iść w kryta, to jest najlepsze. A nie, mogę kupić Spear of Shogin. Może Omnivamp? Hydra powinna być lepsza. Na podleczenie niż Blood Trister, bo zadajmy od zajebania magicznych obrażeń, nie? I będę zadawać dużo AOE wtedy. Hydra może być dobra. A ja nie muszę iść w kryta dalej. Mam 60%, więc mój Quicksilver robi robotę. Mój team intuje. Again. Spierdoliłem to, o mój Boże. O mój Boże, skill issue. O, ale to spierdoliłem, nie powinniśmy się bić kompletnie. Okej. Okej. Shutdowny lecą. Nice. Boom. Nie trafiłem. To nie jest problem. Nie unikniesz tego. Dobra, wiecie co? Ja się wracam do bazy. Ja się wracam do bazy, pierdolę. Albo wiecie co? Nie wrócę się, puszczę bota.
Bez ulta zrobiłem dużo, co by nie mówić. No ale cóż. Nic z tego nie mamy tak naprawdę poza pieniędzmi. Pieniądze nie są złe, ale... Ale no. Czemu mi tak dobrze idzie tą Zeri? Czy znam radę to wziąć? Huge. Oh fuck! Naura! Kocham cię. No, jestem martwy. Well! Poszedł flash. Okej, okay, czyli mam teraz dużo omniwampu i AOE, bo to zostało zbufowane. Teraz zasięgowi gracze biją 30% AOE. I to jest super, wcześniej bili po 12%. I co mogłem jeszcze kupić? Mogę iść w kryta, ale nie muszę. Black Cleaver daje dużo penetracji i życia, ale trochę mam wyjebane. Czy cokolwiek z tych itemów oddaje? Dobra. Kupię na razie kryta, a potem nam się zmienia co innego. Ponieważ nie wiem co kupić. Czy pomogę mu? Zestram się na rzadko. Nope. Redzik dla mnie. Take. Okej. Okay. O ja pierdolę. Nie wiem jaki item kolejny kupić. Może Runan? Runan Hurricane może. Co wy myślicie o tym dla AOE? Fuck. Teraz zbalansowane obrażenia. Wiecie co, spierdalamy. Fuck! O, nie zauważyłem Nili. Mój błąd. O, mogłem przeżyć i wszystkich tak rozjebać. Fuck! Muszę mieć jakąś wytrzymałość. Tylko z czego? Muszę mieć armor. Albo życie. Death Dance? Kurwa, nie. Pójdę na razie może w GA. Zacznę z odbijew Sworda. BT. Dobra, to zacznijmy od BF Sworda i najwyżej pójdę w BT. Kupię potem. Dobra, ten Hekari mnie potrafi w... w smajty. Okej. Okay. Baron. BT może nie być złe, bo niby daje życia i więcej lifestealu. A nie ma Hekarima, więc... Wiemy, nie ma że boli. Ja się skupiam na Baronie, pierdolę. Nie będę walczyć o karmę. Okej, okay, poradziliśmy sobie. Ktoś na topa może? Muszę iść z nimi, oni przepierdolą tą grę. Normalnie bym pushował na topa, ale...
Nie ma chuja, żem go zabił. Dobra! Ha! Przynajmniej przerwałem mu cofanie, więc nie pomoże swojemu teamowi. A ja puszczę dół, wtedy się wyleczę i puszniemy, wykorzystamy barona. Okej, jest dobrze, nie byłem useless. Przerwałem mu cofanie. Puszczę miniony, bo nie chcę wziąć tareta, tylko no, miniony przeszkadzają tym, lol. A wave clear mam popierdolenie dobry. Bardzo dobry wave clear, bardzo dobry. Bardzo pyszne. Wow! Oh, hello! Exos poszedł. Tie. Fan. Redzik! Bro. Co dalej? Wyczyściłbym dżunglę, chociaż ja potrzebuję hajsu. Wezmę BT. BT brzmi dobrze. Czemu muzyka nie leci? No to się zepsuło najwidoczniej. Kajda, muszę czyścić moby. Bo Hydra się teraz stakuje. Okej, okay, Hydra nastakowana. Bro. Oni będą polować na Hekarima, więc raczej to nam nic nie da, lol. Zostawię tutaj na pamiątkę. Dobra, poradzą sobie. Ja się spróbuję skampić może na kogoś. Karma robi się pod wytrzymałość i nie zabije. Ale no. O, Vel'Koz! Nice! Nice, kończymy. Flanka, flanka, flanka! A pani nie ucieknie. Dobranoc. Easy peasy. Połowa życia z W? Don't mind me if I do! Wow! O mój Boże, ta gra była tragiczna. Ale wygrałem! Wygrałem! I did it! I did it, boys! I did it! Dobra, 2-1. Co by nie mówić? Dwie pierwsze gry to były Team Diffy. Chociaż w pierwszej grze trochę zjebałem, ale i tak bym nie zmienił niczego. Ale ta gra była spoko. Popełniłem parę błędów, ale myślę, że ogólnie jak na osobę po długiej przerwie i jak na to, że grałem jedną z najgorszych postaci w grze, poszło całkiem dobrze. By the way, Zeri w obecnym patchu ma 41,81% win ratio. W przeciągu 30 dni ma 43,42. Więc mając aż support i Ryza na midzie, wykorowaliśmy. Ktoś zasługuje na honor? Na pewno nie on. Chyba... Okej, nie zdążyłem, lol. Największy damage w teamie? Patrzcie na to. Full AD build, co nie? Prawie połowa moich obrażeń, magiczne obrażenia. Nienawidzę kupować penetracji na Zeri. Jeżeli kupujecie penetracji na Zeri, jesteście kretynami. Albo Lethality. Nie, jeżeli jesteście masochistami i chcecie grać z tym niedojebanym championem, nie kupujcie penetracji na niej. Nie opłaca się. Połowa waszych obrażeń prawie to są magiczne. Full crit, prawie full crit, magiczne obrażenia, fizyczne obrażenia, BOOM! 19 tysięcy magicznych, 27 tysięcy fizycznych. Lepiej kupić co innego.
nie macie dużego profitu, to samo z Kale. No, inaczej, Kale się opłaca kupować penetrację, jeżeli idziecie AD Kale, która nie jest zła by the way, tylko dlatego, że Serydla daje ci slow co każdy autoatak. Więc penetracja to bonus, ale dostajesz slowa co każdy autoatak, czy jak Rylaj, tylko że pod AD. Ale no, to Kale akurat jest wyjątkiem, bo ona profituje, ale Zeri... Na Zeri nie kupujcie penetracji i nie grajcie Zeri ogólnie. Ja nie robiłem nic w early game'ie. Gdyby nie to, że przeciwnicy byli tak tragiczni, bo z jakiegoś kurwa powodu grali Karma i Xnila, co w ogóle nie ma żadnej synergii z sobą, to pewnie bym przejebał. Ale ej, daliśmy radę. I całkiem nieźle poszło. By the way, Quicksilver jest zajebisty na Zeri. Spamujesz non-stop ze swojego W, które ma obrażenia, i masz często E, co jest bardzo istotne. Ja używam kilka razy E w trakcie teamfightu. Ponieważ moje autoataki z krytem i zwykłe autoataki redukują cooldown mojemu E, ale jeszcze do tego na Vori, więc mam non-stop na Vori. W sensie może nie non-stop, ale co chwila. I to potrafi na bardzo strategiczne odwroty, w szczególności w dżungli. Więc na Vori, na Zeri, myślę, że good. Myślę, że good. I jak zresztą sami widzicie, Zeri ma od zajebania magicznych obrażeń! Jej autoataki to nie jest większość obrażeń. Znaczy, jest większość obrażeń, ale nie jest aż taka, żeby Infinity było opłacalne dla samego damage'u. Na Vori zwiększa ci się obrażenia ze speli, z których bierz od zajebania, i do tego masz ciągle E i ciągle W. Fantastyczne jest na Vori. Shojin? Nie mogłem kupić Shojinu. Miałem zablokowane, nie wiem czemu, ale chyba Shojin spudzieli jakąś pasywkę z jakimś itemem, który miałem. Miałem zablokowany Shojin. A miałem Essence River, który myślę, że jest korem, bo Shin item, który daje mi nieskończoność many, come on. Mythic, no to Mythic. No i trzeci item na Vori. Miałem Hydrę jeszcze, bo nie muszę iść full wkryta, kiedy robię na Vori Quicks Blades, ale miałem zablokowany Shojin przed kupieniem Hydry. Więc to Hydra nie blokowała. Chwila, Shojin. Kończymy stream, by the way. Nie chce mi się grać dalej. W sensie chce mi się grać, ale jest późno, jestem głodny. Jutro zacznę wcześniej stream i pogramy więcej w ligę i zaczniemy od ligi. Ale... Shojin. Jak on ma pasywę? Coś blokuje Shojina. Shojin z Bazin. Dragon Force Exigency. Ja miałem... Ja miałem na Vori. Transcendence Imperance to nie jest to samo. Okej. Niby żaden z tych itemów nie współdzielą pasywy z nim, ale był zablokowany. Więc nie ogarniam. Nie wiem czemu. Może jakiś bug. Ale nie mogłem go kupić. Ale myślę, że się nie opłaca kupować Shojina. Bo twoje Q nie skaluje się z Ability Haste'em, jeśli chodzi o cooldown. Tylko z Attack Speed'em. Więc Shojin nic nie daje. Twoje W ma mały cooldown i na Vori już i tak redukuje go. Tak samo E jest redukowane przez na Vori. Zeri nie potrzebuje Ability Haste'u. Więc myślę, że Shojin na niej się nie przyda. A jak chcesz redukcję, kup na Vori. Jest lepszy od Infinity. Na niej. Nie widzę powodu, żeby miałoby nie być lepszy od Infinity. Więc no. Ogólnie BT na pewno jest dobre, bo lifesteal, myślę, że Hydra jest dobra, bo daje ci fantastyczny wave clear, daje ci fantastyczny sustain, daje ci fantastyczną ilość AD, z której Zeri profituje bardzo, bo ma 120% przejścinika na Q i ma dobre przejścinki, ogólnie bije dużo z W, mając AD. Więc Hydra myślę, że jest spoko, nie musisz mieć powyżej 60% kryta, możesz, nie musisz, bo na Vori wystarczy mieć tylko 60%. Więc tak, dobre itemy myślę, że które kupiłem. Sustain jest dobry dla kajtowania. Może Phantom Dancer byłby dobry dla movement speedu bardziej jeszcze. Ale... Nie wiem, czy chciałbym poświęcić Essence River. Czy mogę sprawdzić, ile moje itemy zadały obrażeń? Chyba nie. Czemu takie staty, taki wynik w grze, najgorszą postacią w grze? Dosłownie, nie ma gorszej postaci w grze. Well, whatever. I czemu nagle taki wysyp Rise'ów? On nawet nie kupił Road of Ages, więc nie można powiedzieć, że to przez Road of Ages. On nawet nie kupił Road of Ages, on poszedł w Luden. Whatever. GG. Najwięcej obrażeń w tarety, najwięcej obrażeń w graczy. Jest git. Oddało. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał strumyk. Będzie więcej ligi. O tego wam obiecuję, mam kinda high peak. Ogólnie będziemy zaczynali od ligi. Jeżeli się wkurwie, zmienimy na grę.
Go Next nie jest, 22, jestem głodny. Nie. Muszę przesłać dużo filmów na archiwum, bo zapomniałem wczoraj. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jutro gramy w ligę, a później nie wiem. Pa, pa.